witam wszystkich Was bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć krótko, w kilku słowach o Jezusie Chrystusie, o tym, jak po prostu zmienił moje życie. Chcę to ująć w prostych słowach. Chcę powiedzieć o tym krótko. Stoję też tutaj po to, aby wyrazić Mu za to wdzięczność, aby wyrazić Mu moją miłość do Niego, bo On zupełnie zmienił moje życie. Chciałbym powiedzieć o tym, że w moim starym życiu naprawdę byłem człowiekiem bardzo, bardzo religijnym. Nie chciałbym, aby tutaj nikt poczuł się dotknięty, wykluczony czy napiętnowany. Chcę po prostu powiedzieć, że mimo tego, że byłem bardzo zaangażowany w religijne życie, to zupełnie nic i w niczym nie pomogło mi odnaleźć pokoju w moim sercu. I dzięki ludziom, którzy tutaj też stoją, którzy głosili mi Ewangelię, dzięki której ja też chcę teraz podzielić się tym z Wami, stoję tutaj dobrowolnie, z miłości do Jezusa. Nie mogę Mu odpłacić niczym za to, co dla mnie zrobił, natomiast chciałbym z Wami się podzielić, że całe moje życie, wszystkie moje uzależnienia, wszystkie moje problemy, jakie miewałem, wszystko to odeszło, kiedy nawróciłem się. Biblia, Słowo Boże mówi, zrodziłem się na nowo. I chcę Wam powiedzieć, że może dla Was wydaje się to dziwne. Każdy teraz być może wraca do domu, jest zmęczony po pracy, może załatwia inne sprawy, może w jakiś sposób na chwilkę się zatrzymał, żeby posłuchać nas. Chcę Ci powiedzieć, abyś spróbował. Mówimy często, próba nie strzelba. Ja wiedziałem, że w swoim życiu potrzebuję zmian. Wiedziałem, że żyję w kraju niezwykle religijnym, ale też w kraju wielkich kontrastów. Częstego alkoholizmu, patologii domowych, różnych oszustw, krętactw. I naprawdę nie pasowało mi to z tym, że uważamy się po prostu za naród wierzący. Otworzyłem Boże Słowo, wcześniej słyszałem Ewangelię i przeczytałem takie słowa. Tu mi wiatr przesunął karteczki, ale pamiętam, że to z Ewangelii Jana, rozdział 14. Jezus zwraca się do nas takimi słowami. Kto mnie miłuje, moich przekazań przestrzegać będzie. I możesz pomyśleć, znowu mowa o tych przekazaniach, ale chwileczkę. Co tak naprawdę dzięki nim my możemy w swoim życiu otrzymać? Bo ja mogę zaświadczyć, Jezus Chrystus jest świadkiem tego, co mówię, że to wszystko, o czym nauczał, to wszystko, o czym tutaj na ziemi, te wszystkie nauki, które nam zostawił, nie są po to, abyśmy byli ślepymi wykonawcami różnych rytuałów. On dał nam wolność. Ja z tej wolności skorzystałem. Biblia mówi, jeśli miłujesz mnie, moich przykazań przestrzegać będziesz. I powiem Wam, że wszystko, co się w moim życiu zmieniło, uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków, masa różnych uzależnień, masa różnych zmartwień, może depresji, może to za duże słowo, wszystko odeszło, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, narodziłem się na nowo. Jeśli Ty stoisz tutaj i wiesz, że w Twoim życiu coś nie gra, że coś nie daje Ci pokoju, starasz się próbować różnych rzeczy i tego pokoju nie możesz znaleźć, nie musisz tutaj publicznie, nie musisz nawet zrobić tego z kimś, otwórz Słowo Boże i przeczytaj o tym, co Jezus w swojej Ewangelii dla nas zostawił. Że musimy się na nowo narodzić, jeśli chcemy być wolnymi ludźmi, wolnymi w Nim. I naprawdę to, czego ja doświadczyłem w moim życiu 3,5 roku temu, chciałbym, jeśli miałbym taką moc, ofiarować każdemu z Was na tym miejscu, abyście mogli żyć w pokoju i w miłości. I pamiętajcie, Jezus, bardzo często mówimy, świat Go nie przyjął. Przyszedł tak piękny człowiek, pełen miłości, uzdrowił tylu ludzi, a świat nie przyjął Jego prawdy. I często o tym mówimy, ale zastanówmy się na chwilę, czy my dzisiaj, mając to Jego Słowo w rękach,
czy my również jesteśmy gotowi je przyjąć? Czy może jednak trudno nam to przyznać, ale nie różnimy się od tych ludzi, którzy Jego odrzucili 2000 lat temu, Jego słowo i Jego prawdę. Ja tu stoję dobrowolnie, chcę Mu podziękować publicznie przed Wami za to, co zrobił w moim życiu, za to, jak je zmienił. Jeśli Bóg pozwoli, jeśli moje dni życia będą trwać, będę starał się Wam głosić tą Ewangelię, to poselstwo jak najczęściej. I to, co powiedziałem, zajrzyj do Słowa Bożego, zaciszy swojego domu, pomódl się do Ducha Świętego, aby Ci objawił prawdę. Bo jeśli to jest prawdziwe, to musimy to zbadać. Natomiast jeśli to nie jest prawdziwe, to na czym opieramy wszystkie religie, wszystkie nasze rytuały? Sam sobie odpowiedz, po prostu nie piętnujemy nikogo. Weź Słowo Boże i poproś Boga, aby Ci objawił prawdę, a On to zrobi. Ja Go poprosiłem i chwała Mu za to. Dziś nie muszę borykać się z tym, z czym borykałem się od wielu, wielu lat. I bardzo się cieszę, że przyjąłem Go tak wcześniej jeszcze w swoim życiu. Kiedy nie mam za sobą rozwodu, kiedy nie mam za sobą długów, kiedy nie mam za sobą innych problemów, bardzo Mu za to dziękuję i dlatego tu stoję. Pamiętaj, ta sama prawda, która była głoszona 2000 lat temu, my ją staramy się głosić dzisiaj. Przechodzicie obok, rozumiem, że jesteście zmęczeni, śpieszycie się do domu, odpocząć po pracy, ale to samo czynili Jego uczniowie i apostołowie, a my, wyrażając chwałę dla Niego, chcemy to robić dla Was. I serdecznie zachęcam Was, aby zaufać żywemu Bogu. Nie figurkom, nie tradycjom, żywemu Bogu. Bo żywy Bóg zmienia życie człowieka. Nie zmieniają Go nasze rytuały. Możemy przejść 100 kilometrów na kolanach. Czy to zmieni nasze życie? Czy to zmieni nasze uzależnienia? Mi moje uzależnienia Pan zabrał jednego dnia. Dlatego tutaj stoję i chcę Mu oddać chwałę. Pamiętajcie, to jest ta sama prawda, którą Jezus, którego twierdzimy, że tak miłujemy, głosił chodząc po ziemi 2000 lat temu. To jest to samo. Dlatego, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, odpowiedzcie sobie sami, nawet w swoim pokoju, w czterech ścianach, w modlitwie, czy rzeczywiście na nim nam zależy. Dziękuję Ci, Jezu, że mogłem to powiedzieć. Amen. Amen.